Symena, z tej strony Namican i witam Cię, kochana Krzynko, w 11 vlogmasie na moim kanale. A dzisiaj zaczynamy od pofarbowania mojego łba. Całą głowę będę farbować w poniedziałek, a więc dzisiaj pokażę Wam najszybszą, najtańszą, najprostszą i najmniej trwałą metodę farbowania, jaką czasami wykorzystuję. Ale jest ona też najbardziej inwazyjna, przynajmniej dla naszej łazienki, bo jak wychodzę z farbowania płukanką różową z Rossmana, to niestety cała łazienka jest czerwona. Zaczynamy od nalania wody do garnka. Zazwyczaj mam większe, ale w większym garnku jest zupa, więc muszę się pomieścić tutaj w takim mikrogarnuszku, takim garnuszku kawalercza. A teraz otwieram moją puchankę za 6 zł i... O! I ona jest w zasadzie czerwona, ale jest różowa. I teraz muszę sobie wymieszać. Hmm. Tak, no przecież to nie brudzi. I to wygląda jak galaretka truskawkowa albo kisiel trochę. I teraz już tak naprawdę ostatni krok, czyli moczenie naszych włosów w płukance. I robimy to dosłownie chwileczkę, ponieważ ten kolor łapie praktycznie od razu. No czekaj, no na razie chcę pokazać, jak łapie. O, zobaczcie, to jest dosłownie chwila, a kolor już jest przyjęty na moich włosach. Zobaczcie, jaka to jest po prostu diametralna różnica. I teraz najbardziej satysfakcjonujący moment, czyli wylewanie tego. To ma tak piękny kolor, że ja bym się w takim czymś wykąpała. I ciekawe, czy jakbym się w tym kąpała powiedzmy 10 minut, to bym się została świnką Peppą. Musimy to kiedyś przetestować. A teraz najgorsza część. Muszę to posprzątać, bo oczywiście nachlapałam. Wszędzie jest różowy. Czemu Amadeusz już nie chce być różowej łazienki? Bo to jest ładna. Ten odcień idealny. On się na taki wypłukł sobie, bo zrobiłam, no nawet trochę powiedziałam... Spłuczu wodą. Co? Paranie. O! Nikt na świecie, Olga. To ty masz na imię Olga? Nie, wołaliśmy moją sąsiadkę. Poczynałam. A to? To u mnie zawsze wszystko jest ok, że nie przejmuję się opinią innych, że nie mam kompleksów, że zawsze akceptuję siebie, to od razu Wam mówię, że jesteście w błędzie. Dzisiaj mam dzień, w którym czuję się jak gówno, mam ochotę wejść pod koc, nie wychodzić z niego, nie pokazywać się nikomu, nawet swojemu chłopakowi, a tym bardziej nie patrzeć w lustro, bo za każdym razem, kiedy do niego podchodzę, mam wrażenie, że... zaprzepaściłam wszystko, o co kiedykolwiek walczyłam, na co pracowałam, co było moim priorytetem życiowym. Wzięła mnie właśnie taka rozkmina, że my mamy tendencję do nadmiernego przepraszania za wszystko. Myślę, że niejednokrotnie słyszałaś takie określenie jak: przepraszam za mój dzisiejszy wygląd, przepraszam, że dzisiaj się nie pomalowałam, przepraszam za mój odrost, przepraszam za moje tłuste włosy, przepraszam, że nie wyglądam zbyt elegancko, przepraszam, że jestem za spana. To jest paranoja. Wpadamy w takie błędne koło, że ciężko jest się z niego wydostać. To wszystko jest efektem stereotypów, które nakreśla nam społeczeństwo, ale przede wszystkim patriarchatu, który stworzył stereotyp kobiety idealnej, stereotyp tego, że kobieta zawsze musi pachnieć, wyglądać, prezentować się, być umalowana, uczesana, ubrana, jaka to ona nie jest. To jak przyjdzie nieumalowana, nieuczesana, z odrostem, z tłustą grzywką, lekko
tylko grubsza, opuchnięta, jakakolwiek, to od razu jest, że ona o siebie nie dba, mogłaby chociaż przeprosić za swój wygląd. Kurde, ty nie jesteś eksponatem w muzeum, który każdy ma podziwiać i się zachwycać nad jego ideałem. Nikt z nas nie jest idealny i nikt z nas idealny nie będzie. Nie masz obowiązku podobania się innym. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz tego, jeżeli czujesz taką wewnętrzną potrzebę, że chcesz się podobać innym, to jest okej. Ale nie masz takiego obowiązku, więc tym bardziej nie musisz przepraszać za to, jak wyglądasz. Zamiast powiedzieć przepraszam za spóźnienie, powiedz dziękuję, że za mną poczekałeś. Zamiast przepraszać za to, że znowu tyle gadasz, powiedz dziękuję za wysłuchanie. Zamiast mówić przepraszam, że znowu proszę cię o pomoc, powiedz dziękuję, że wyświadczyłeś mi przysługę. Zamiast przepraszać za to, jak wyglądasz, podejdź do lustra i powiedz sobie dziękuję za to, że jesteś, za to, że pozwalasz mi być i za to, że walczysz o każdy kolejny dzień. Wiecie, dlaczego wzięła mnie ta rozkmina? Bo dosyć niedawno dostałam informację za to, że powinnam przeprosić za wszystkie odcinki, które nagrywałam o anoreksji. Usłyszałam informację, że moje odcinki są triggerujące, zachęcające do tego, żeby wpadać w zaburzenia odżywiania, ponieważ mówię za dużo, mówię zbyt dokładnie, zbyt obszernie. I po co to robię? Przecież wystarczy powiedzieć marginesalnie i to będzie okej, wszyscy będą rozumieli. I wzięły mnie okropne wyrzuty sumienia, powiem szczerze, że może moją winą jest to, że kurde tysiące nastolatków wpadają przeze mnie w zaburzenia odżywiania. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, ale to po rozmowie, kurde, i z terapeutą, i z moim chłopakiem, i z Olą, że tak naprawdę w zależności od tego, jak chcesz coś odebrać, tak to odbierzesz. Jeżeli chcesz się zagłębiać w chorobę, to będziesz czerpał informacje, jak oszukiwać, jak czerpać z tego satysfakcję i tak dalej. Natomiast jeżeli chcesz walczyć z chorobą, to będziesz widzieć schematy, które się powtarzają u ciebie i u mnie. Co znaczy, że jesteś chory i że możesz z tym wygrać, ponieważ ja dałam radę. Dlatego też dzisiaj pokazuję wam, jak wyglądam teraz i zadaję sobie pytanie, czy to jest triggerujące w któryś sposób. Czy to jest triggerujące do tego, żeby zacząć chorować na niedoczynność tarczycy? Równo rok temu dostałam diagnozę niedoczynność tarczycy i okazało się, że endokrynolożka, która mnie prowadziła, prowadziła mnie źle, dobrała mi złe dawki hormonów, przez to mój organizm totalnie zaczął świrować. Z niedoczynności idzie najprawdopodobniej w nadczynność, po czym spadnie i pójdzie w Hashimoto, które będzie mi towarzyszyło do końca życia. Tak jak ja się już spogodziłam z tą informacją, choć na początku było mi okropnie przykro, zwracałam uwagę na każdy tekst, przytyłaś, jesteś grubsza, widać, że o siebie nie dbasz, mogłabyś się wziąć ze sport. Wystarczy nie wpierdalać. Teraz już do tego przywykłam, bo zdaję sobie sprawę, że dbam o siebie, jem zdrowo, nie jem dużo, jem normalnie. A mimo wszystko mam problemy z wahaniem wagi, z ciągłym puchnięciem i to jest po prostu tak dobijające. Ja dzisiaj wyglądam, jak byłabym w 4. albo 5. miesiącu ciąży, podczas kiedy nie jestem w tej ciąży i nie chcę być w najbliższym czasie, ale wyglądam po prostu, jakbym w nią była i się czuję z tym fatalnie. Ja się strasznie panicznie boję w ogóle brzucha ciążowego, tak by the way. Nie wiem czemu, ale okropnie mi się nie podoba. Jest dla mnie obrzydliwy. W sensie u mnie, u siebie, boję się. A ja dzisiaj nie mogłam dopiąć spodni, dlatego że tak opuchłam, bo zjadłam żółty ser. Wiecie, jak to mnie boli, że zachowując się normalnie, mój organizm traktuje siebie jako wroga, jako destrukcję. Mój organizm sam siebie wykańcza, ponieważ traktuje tarczycę jako wroga, którego musi zabić, a jednocześnie bez tej tarczycy nie jesteś w stanie funkcjonować, nie jesteśmy w stanie żyć, tak? Czy to odpowiada za większość czynności? Zabawne jest też to, że ludzie piszą mi, weź się za siebie, dasz sobie radę, zacznij ćwiczyć, a nie zdają sobie sprawy z tego, że na przykład przy Hashimoto, w którą stronę mi to idzie, niedługo pewnie się dowiem, w przyszłym tygodniu robię badania, zobaczymy na jakim etapie stoję, że przy Hashimoto nie można mieć intensywnych treningów, nie można biegać, bo tarczyca jeszcze bardziej się wykańcza, jeszcze bardziej się wyniszcza. Ja nie chcę się użalać nad sobą, ale ja nie chcę przepraszać za to, jak wyglądam i nie chcę przepraszać za to, że choruję i nie chcę przepraszać za to, że mówię wprost o chorobie i nie będę za to przepraszać, bo to jest moje życie i ja jestem dumna z tego, że nie boję się o tym mówić, bo gdybyśmy wszyscy milczeli na ten temat, tak naprawdę ciężkich przypadków wszystkiego byłoby mnóstwo, bo
każdy by zachowywał dla siebie swoją wiedzę, a przez to, że możemy się nią dzielić, możemy wspólnie walczyć. Od stycznia rozpoczynam treningi, idę do dietetyka, żeby rozpisał mi specjalną dietę pod Hashimoto. Nie będę jeść ryb, nie będę jeść mięsa, ale to jest jakby podstawa przy Hashimoto, dlatego też będzie mi trochę trudniej. Na przykład nie ma cateringów, które by odstawiły ryby i mięso przy Hashimoto. Nie ma czegoś takiego, więc będę musiała sobie sama gotować. I okej, ja dam radę. Tylko chciałam powiedzieć, że nie będę przepraszać za to, co mnie niszczy i co mnie tworzy. I ty też nie masz za to przepraszać. Ogarnęłam się, wyszliśmy z domu. Dzisiaj się spotykamy z Kinią i Michałem i zaraz w sumie się widzimy, więc lecimy do Anatolii na pyszne jedzonko i zobaczymy, co dalej. Zawsze mi się tak podobają te ozdóbki na Nowym Świecie z Ferrero Rocher. Są prześliczne. Coś nas wzięło i właśnie zobaczyłam Lonto i idziemy kupić 5 drapek po 20 zł. Próbuję mojego szczęścia. Wydrapałam swoją życiówkę, słuchajcie, wydałam 100 zł, wydrapałam 50, także deal życia. Jeżeli chcielibyście zagrać o milion, polecam się, władujcie milion, wyciągnę wam 500 tysięcy. Biorę od tego prowizję tylko 10%. My przed chwilą wróciliśmy do domku, jeszcze trochę sobie pojeździliśmy autkiem, pogadaliśmy, pośmialiśmy się, bardzo fajnie dzisiaj było ogólnie, podniosło mnie to na duchu i jutro jedziemy na zakupy do Primarka, ale to będzie w kolejnym vlogmasie. Natomiast przyszła mi paczuszka z Oliwogi, którą bym chciała rano odpakować, ale teraz już czas na sen, bo jestem tak rozregulowana przez te vlogmasy, chodzę spać strasznie późno, wstaję wcześniej albo nie mogę w ogóle wstać, a jutro się uparłam, że 8.30 wstaje, więc trzymajcie za mnie kciuki i zrobimy jakieś dobre śniadanko z awokadzikiem. Dobranoc! Siemano, słuchajcie, prawie się udało, jest godzina 9.15, to prawie 8.30, a więc czas iść na bułki. Moje buty na wyjście do Żabki. A to jest moja stylizacja na wyjście po bułki do Żabki. Idę w piżamie. I jakbyście jeszcze nie wierzyli, tak, idę w takiej stylizacji i w tych laczach. O Jezus, to jest takie boto, a one są takie puchate, nie mogę ich pogrudzić, trzeba iść ostrożnie. Tam ciapy mi przemokły. Aż się wzruszyłam. Mam śniadanie, ale ochotę mam tam się iść do domu. Mam kumpelę, która zbiera znaki drogowe. Ja nie, ale w sumie ktoś tutaj by zostawił. Dzisiaj mój kombinezon na Sylwestra, tylko słuchajcie, hita. Nie było go w rozmiarze M, ogólnie nie było go w żadnym rozmiarze, nie było go na sklepie. No i zaznaczyłam opcję, że powiadą mnie, kiedy będzie dostępny. A zanim tak naprawdę powiadomili mnie, że będzie dostępny, to dostałam SMS-a, że już jest wysłany i jest wysłany za pobraniem i muszę opłacić tą kuriera. What the fuck, no dobra. I tak go chciałam, więc tak bym go kupiła, ale zaznaczyłam opcję, że mają mnie powiadomić, kiedy będzie dostępny, a nie, że mają mi go wysłać, kiedy będzie dostępny. No i sobie obczajcie, to jest mój brzuszek rano po śniadanku. Jak widzicie, opuchlizna mi zeszła, mam już znacznie bardziej płaski ten brzuszek. No, ale powiem wam szczerze, że od stycznia na pewno idę do dietetyka i chcę mieć dobraną jakąś dietę pod Hashimoto i tak dalej, bo po prostu to jest żałosne. Mnie to tak dołuje, te takie opuchlizny bezsensowne. Ja mam do zrzucenia jeszcze 7 kilo ogólnie, ale powiedzcie, że jest diametralna różnica w porównaniu do wczoraj, a dzisiaj. No kurde, no nie ma porównania. Robimy teraz mały haul z Oliwogi, ponieważ przyszły mi dwie sukienki, ja już je odpakowałam, ale ich jeszcze nie przymierzałam, więc przymierzymy je razem. Pierwszą
pierwszą rzeczą jest taka sukienka, którą sobie zamówiłam tak naprawdę z myślą o Wigilii. I powiem wam, że jakbym ją wczoraj zakładała, to byłabym załamana i powiedziałabym, że w życiu jej nie założę. A dzisiaj mi się naprawdę bardzo podoba. Ona jest taka brokatowa, jak widzicie. Tutaj ma falbany. Jest bardzo fajna, jest taka troszeczkę krzywa, w sensie specjalnie jest uszyta, że tutaj falbanki są wyżej, tutaj niżej. Sukieneczka, jak widzicie, jest ładnie dopasowana, fajnie wpasowuje się w talię. Ja obecnie nie mam stanika, więc jak jeszcze założę jakiś stanik z push-upem, to w ogóle chyba się fajnie podkreśli tutaj cała figura. Nie jest za długa, ale jest taka w sam raz, bardzo mi się podoba i oceniam ją 5 na 5. Druga sukienka jest taka bardzo rozkloszowana, ona zaburza naszą sylwetkę i cała jest w takie frędzelki. To, co mi się bardzo podoba, to te ramionczka. Plecy są dosyć mocno wycięte i fajnym motywem są tutaj te złote guziczki, które dopasowują się do ramionczek. Ona pewnie tak fajnie się kręci! Zamówiłam ją sobie z myślą o imprezie, ale na pewno nie o Sylwestrze. Ciężko tutaj mieć stanik, ponieważ jak widzicie, ona jest dosyć mocno powycinana. Tutaj macie bardzo delikatne te łańcuszki, więc po prostu to wygląda no niekorzystnie, jeżeli byłby stanik. I jeżeli chcecie mieć jakby większy efekt biustu, to najprawdopodobniej po prostu najlepiej podkleić plastrami. Tego typu sukienki mają bardzo dużą zaletę, którą jest po prostu wygoda, bo nie musicie się martwić, że coś wam odstaje, że po prostu wyglądacie niekorzystnie, że zjadłyście coś i po prostu brzuszek ciążowy, ponieważ tutaj jest dosyć duży luz i moim zdaniem to jest bardzo duży plus. Ta sukieneczka składa się jakby z dwóch warstw. Tutaj jest ta warstwa z frędzelkami, a pod spodem jest podszyta. O Jezu, ona ma jeszcze trzecią warstwę, taką usztywnianą, ale halkę. Pewnie przez to jest taka troszeczkę rozkloszowana. Sukieneczkę oceniam 4 na 5. A jakbyście się pytali, to obie sukienki mam w rozmiarze S. I tak na dzisiaj już te krzynki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zrobicie tego jeszcze na początku. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam was na wszystkie social media, a się już z wami żegnam i widzimy się jutro i elo, kochamy skrzynki, widzimy się niebawem.